Nagrywanie włączone. Witam wszystkich, moi drodzy, wieczorkiem. Dzisiaj wszystkich koneserów dobrych gier, retro, starych dziadów i młodych dziadów, którzy będą kiedyś starymi dziadami. Witam was pokalkiem, bezalkoholowego oczywiście. Coś mi do oka wpadło. Dobrego piwka. I dzisiaj, kochani moi, zakończymy tą piąty akt. Tak myślę, że mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Mamy druida, mamy zadania, jakie są, oczywiście. Mamy dwa questy, które mogę zrobić od razu, czyli Ania daje przedmiotowi twoje imię i Lazruk wprawi gniazdo w wybrany przedmiot. W sumie mógłbym to zrobić od razu. No bo jaki przedmiot najlepiej temu Lazrukowi dać, żeby kupić jakiś biały po prostu i dać mu? No ale to... Dobra. Personalizacja. To niech ona mi nazwie na przykład... tarczę mam. To chcę. Gdzie to jest? Gdzie jest imię? Gdzie się wpisuje to imię? Wybierz przedmiot, któremu chcesz nadać swoje imię. To? Aha, że moje imię! No i to tyle? Ja myślałem, że będzie tarcza szmato. To bym na cześć Roya dał taką nazwę, tarcza szmato. A on mi dał przysięga starożytnych w nawiasie Bonkol. No i niestety. To imię twojej postaci, białe majteczki. Nic nie dawaj Lazrukowi, zdobądź miecz na krowach, to ci czwarty sokiet pod... Dobra, tam spoceńcy! Dajcie mi przejść tą grę. Dobra, i teraz tak, idziemy do... poprzedniej grze, zostało wykonane w poprzedniej grze. Dobra. Przejdź drogą starożytnych, by dostać się na szczyt Arerat. Droga starożytnych. Potiony pierw kupmy. Musimy nakupić potionów dużo. Ravero, widzisz, ja muszę się z ludźmi hopie tutaj użerać. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kupmy tutaj. Dobra. No, o. No dobra. Hopsa, siup, hopsa, siup. Dobra, zrobimy sobie tutaj troszeczkę miejsca na te potiony. Okej. Dobra. To się mocno powstrzymuje, żeby coś poradzić Bąkrowi, jest ciężko. Dobra, dajcie! Normalna to se przejdzie każdy. Bo jest miodność, pamiętajcie, jest miodność. Jest miodność, jest fabułka, jest to, jest wszystko. O! Dobra, idziemy. I teraz tak. Sale bólu. Czy z sal bólu mam iść, czy nie? Gdzie jest droga starożytnych? Nie, tutaj nie ma. To ja muszę iść... Droga starożytnych koło zamarzniętej tundry. Czyli muszę z Płaskowyżu iść? Kurde, skąd oni mi teraz tu kazali przyjść? No dobra, to trzeba iść gdzie indziej. Z Płaskowyżu. No dobra, no to szukaj. Jezu, w nocy. To jest ten słynny tryb dnia i nocy. O którym tak mówią wszyscy. To jest... Dobra, wypuszczam watahę! Za mało many. Ja ci dam za mało many, dawaj w żyłę, lecimy, tak? I duszka. Duszek Kacperek niech tutaj bufuje. O, i wilkołak, o. To mi się podoba. Werbulit? Tu, czekaj. Ładuję builda. Aaaa! Ale build. Idę dalej. Muszę wszystko od nowa odblokować, bo gram na online postaci. Dlatego to, co odblokowałem wcześniej, to wszystko przepadło. Poszło się kochać. Biczownik. To jest wasz szef w korporacji. Stoi nad wami. Asapy.
i requesty, moi drodzy. O! Zlodowaciała wyżyna, to chyba w dobrym kierunku idę, co? No, ale przesadzili z tymi drzewami. Nie było tyle drzew kiedyś. Bez przesady. Nie uniosę już nic więcej. Nie w tą stronę? Jak nie w tą stronę? Jak tu zlodowaciała wyżyna jest, gościu? To na pewno tutaj. Mówię ci. Zresztą, skąd ty możesz wiedzieć? Jak ja pierwszy gram pierwszy raz w Diablo na świecie, nikt jeszcze nie przeszedł przede mną. Ja ustanawiam teraz, jak się gra, jestem speedrunnerem pierwszym. Ale ja bym chciał tutaj odblokować waypoint. O kurwa! A ja już tu byłem, ja ich ratowałem. A, to faktycznie, to ja idę. To ja idę, prawa góra. Ale wilkołak. Do góry, a nie dół. Agulka, ty jesteś w ciąży, ty nie powinnaś się stresować. Proszę, nie oglądaj tylko tej transmisji. Wiem, że ciąża to nie choroba. Proszę cię o spokój. Co to jest za pogromca? Kim ty jesteś? Wchodzę tutaj, gościu, dawaj. O. Idę tędy. Co to ma być? Czekaj, co oni tu zrobili? Rozwal tą wieżę, gościu. Spadł. Chłopco wszedł, jakiś troll tam na górę. Idziemy. Te są niebieskie, to trzeba je porobić. Kruki do akcji! Już za późno, miałem kilka zawałów. Ja to, moi drodzy, pytałem o to. Jak wy oglądacie mecz polski, to co wam się podoba w tym meczu najbardziej? Jestem przeciążony. Bo podobno jakiś mecz polski dzisiaj jest. Fabuła w nim się podoba wam? W takim mieczu? Mieczu, meczu. A podoba wam się, jak gram w Diablo w tym meczu? No to bardzo dobrze. Hirek jest, o. A, Hirek to jest naczelny hater. Hirek, jak tam przyszło? Działa wszystko? Łyczek piwka, łyczek talentu, jak to mówią. Kurde, ale tutaj teraz będzie akcja. Co to za żuk? Boże, ten biczownik tak wyglądał kiedyś. To on wygląda jak żuk wielki. Muszę wszystko nawalać, żeby wbić ten levelek. Potrzebujemy większy level. Kiedyś byłeś streamerem? Kto? Pół ręcznika kuchennego. Ja, no i dobre. Trzeba było to jakoś, wiesz, owinąć.
Dobra, tu już byliśmy. I ponawalajmy te pogromców. Ja mam pytanie do osób, które testowały Diablo 4 w ten weekend. Jaką klasą się wam najlepiej grało? I dlaczego to był nekro, bo był najłatwiejszy, nic nie trzeba było nim robić. Mag, nekromant, czarka, nekro był najłatwiejszy, nic nie trzeba było. No ale nekro, bo ja nie grałem nekro, ale czy nie trzeba było, znaczy jak się grało nekrusem, to nie było tak, że spawnowałeś wszystko raz? Znaczy tam się chyba nawet nie spawnuje, tylko jak wybierasz skill, to to jest tak jakby z autocast po prostu i to trwa no, cały czas, tak? Te szkielety. I tyle i po prostu dosłownie tylko musisz chodzić, żeby one za tobą chodziły i one same się rzucają, nie? Tu jest jakiś portal, ale do czego to jest portal? To jest kryształowe przejście, to ja tu byłem już. I to kryształowe przejście to mnie prowadziło do jakiejś podziemi. To nie tutaj. Mówicie, że mam iść do podziemi? No dobra. I na płaskowyż. Ale ja nie chcę być na tym płaskowyżu, co był Glapiński. Bo wiecie, Glapiński gadał już o płaskowyżu. I gadał, że jesteśmy na nim i teraz musimy iść do góry. Czy mogę ci pomóc? Tak. A wezmę se te potiony. Przydadzą się. No, glapa. O, 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 o. Dobra, niech idą. Co to jest za efekt nad nimi? Kto to robi? Jakieś takie błyskawice? Nie wiem, kto to robi. Czemu nie oglądam naszych orów? Gościu, gwarantuję ci, że jakbym dzisiaj odpalił Arkanię, dodatek do Arkanii, bo jeszcze Arkania jest w miarę do przeżycia, ale dodatek do Arkanii, najgorszą rzecz z gotików, to byś się lepiej bawił niż oglądając mecz Polaków, serio. Chodźmy. Ladacznice. Ale ja byłem u tych ladacznic. Ja pokonałem tego frajera, co na końcu był. To ja muszę jakąś drogą starożytnych. Dobrze idę tutaj? Tą drogą starożytnych to dojdę tam? Tędy dojdę do starożytnych? O, jastrzębi hełm. Sprawdźmy. Dla druida. Nie może być naprawiony, obrona. Ciula te gówno. Wsadzę go do kostki na razie. Hełm jastrzębia, dokładnie. Ale to był hełm Glapińskiego. Teraz dopiero mi wpadło do głowy, że tak, przecież.
Że to glapa. Tu jest jakieś przejście. Zamarznięta rzeka, czy nie? Nie, co inne. Czekaj, a może? Zamarznięta rzeka, czy nie? Nie, to inne wejście. O, drugie jest, dobra, dobra. Czekajcie, widzowie. Jest, lodowy trakt, to to? Dobra. No to jesteśmy na trakcie, moi drodzy. No. Za te dobre gierki, żeby jeszcze kiedyś powstały. Duży talizman, pokaż. Obrażeń od trucizny w ciągu... Plus 8. Nie rozumiem. Plus 15 obrażeń od trucizny w ciągu 4. Ale to jak to by działało, że jak ja będę... No nie rozumiem tego. Że... No ale ja nie zadaję od trucizny obrażeń. Dobra, wbijmy level. A jest, faktycznie, zadaję mu od trucizny. Czyli po prostu uderzam go i co jakiś czas widzę, że trucizna, okej, spoko. No dobra, no to to rozumiem już. Rozwalmy ich i dzięki temu półtorak. Nie muszę już nic więcej. Na półtorak, srak. Darek, uważasz, że nie ma dobrych streamerów obecnie? W internecie? Czyli siedzę jako zastępczy streamer, tak? A gdzie jest twój najlepszy streamer? Czyżby odpalił jednego live'a i wróci za rok? Hehe. Aha. Obrońca. Fajne. Czy będzie detka starożytnych? Nie no, ja gram. Patrzcie, mam takie statystyki. W co ładować teraz cały czas? Żywotność non-stop? Czy może na przykład w energię trochę, jakbym chciał zrestartować skillę i zrobić z niego pod szczelinę i czary? Aha, reset też mi punkty zwróci. A, no to dam se dwa do energii i żyćko reszta, dobra. No dobra. Dobra, o, umiejętność mam. O! Co to? A jak to się stało? Aha, nie, bo ja jeszcze nie mam zmiany, bo to jest w przemienia w niedźwiedziołaka. A to są przyzwania.
ale ja przyzwę na którym? Na 30 dopiero, a który ja mam? 29 chyba. A to nie. To wtedy pójdziemy w tego. W Grizzly pójdziemy. Dobra, to potem pójdziemy w Grizzly. Klimacik, tak jest. Klimacik musi być, widzę, że się znasz. A tutaj ludzie przychodzą dla klimaciku ogólnie. Ty, coś się zepsuło od chyba 20 minut jest taka sama liczba widzów. 377 pokazuje. No, cały czas to samo, nie wiem. A, to 388, a to u mnie 377 się zacięło. U mnie się zacięło na 377. W sensie nie, że jest coś mało czy dużo, tylko chodzi o sam fakt, że się nie zmienia ona mi od... No nie, może u mnie. Okej. Mam lodowy trakt odkryty już, waypoint. I gdzie teraz? Tam? Tam? Może tam? 400? Ty, to ja może się zaczynam dopiero, co? Jak będzie 1000 widzów, to robię gachi rola dzisiaj. Normalnie się tak, o. Nie, to jest kryształowe przejście, tu byłem, stąd wszedłem. Czyli gdzie indziej trzeba iść. Dawać, lecimy! Co to jest? Skrzynka jakaś, dawaj, bierę. Przywołujemy wilkołacy. Ale patrz, jaki to jest kozioł szalony, jak on słoje rozwala. Przysiadł na słoju. A tego chłopa zamroziło tutaj. Kościozłam! Czy jego nazwa wskazuje, że faktycznie będzie ciężko? Chyba nie. Korbacza jakiegoś wydropił. Jakieś buty z dupy. Znaczy ze skóry, a nie z dupy. Ale może być skóra z dupy na przykład. Kto wie. Diament ze skazą. Korbacz, pokaż. Boże, jakie gunwo. Dobra, idziemy jeszcze posprzedawać rzeczy. Widzowie, zaraz będę musiał... Zaraz mnie chyba, ja nie wytrzymam. Ja będę musiał więcej piwa chyba sobie przynieść z kuchni zaraz. Jak tak dalej pójdzie. Dobra. Oho, reklama. Kup se suba. A nie denerwuj mnie reklamą. Dobra, skrytka. Do skrytki dajemy kryształy. Idziemy. Stadio? Co to jest stadio? Fajną reklamę, warkę reklamowali. Chłopie, jak dla ciebie reklama piwa warki jest fajna. Nie wiem, kto pije na co dzień warkę tak po prostu, no to... Ja nie znam ani jednej takiej osoby, która na co dzień pije piwo warka. Każdy? Chyba na ławce. Ale przecież tej czerwonej to nikt nie pije. To się warkę strong tylko piło całe życie. Ja pamiętam, jedne z pierwszych moich piw to była warka strong. I to było nawet spoko piwo.
Ale ta czerwona to nie! Czerwona to... To chłopie, to harnaś taki jest przecież. Specjal, Boże! Jak ja widzę kogoś, kto pije specjala, to mi się kojarzy mój wujek z wąsem, który pachnie mocnymi Malborami albo klubowymi i piwo specjalek tak sączy z tej puszeczki. Piwo jest dla bogaczy? No nie, no na przykład ja wczoraj byłem w sklepie takim, no nazywany, to jest całodobowy, taki wiecie ten, to się nazywa ten taki wielbłąd, czy co to tam się nazywa. I tam tyskie na przykład jakieś śmieszne kwoty były, ze tyskie 2,50, jakieś kasztelany po 2,60, wiesz. To są takie piwa, co są dalej tanie, takie hikacze, ale... Na przykład, nie wiem czemu, ale taki na przykład Łomża, to se oni chcą 5 zł prawie za piwo w butelce Łomża. To ja mówię, co to jest? Łomża kraftem się stała? O, jest grota, jest grota. Ty, a w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w Polsce krafta poniżej dychy już nie ma. To chyba w całej Polsce wszystkie rzemieślnice piwa to są minimum, zaczynają się od 9,90 w górę. Wszystkie idą dychę w górę, to jest minimum. Tak, ale to Kopyra gadał o tym piwie, grosz, że grosz jest za 10 zł w Biedronce, ta... Ja byłem nawet specjalnie zobaczyć, czy ono jest za dychę. Tak, jest za dychę. A grosz to jest takie piwo, kurwa, smaku jak Carlsberg za 2,70. Czemu nie tutaj? Nie było mnie tu jeszcze. Przecież to jest... Grota tułaczy. No to tutaj chyba, nie? Idę się tułać, czy nie idę tutać? Nie, czy nie idę się tułać? Przejdź drogą starożytnych, by dostać się na szczyt. A, że mam odkrywać dalej. No dobra, no. To idę. Muzyczka jest, klimacik jest, piwko jest. Dobre towarzystwo na czacie jest. To mogę odkrywać. Dobra. Tu są demony. To coś tu na środku musi być nieodkryte jeszcze. A bo tu na dole, to jedziemy ten środek, odkryjemy. Okej, okay, środek jest okej. Okay. No to tu musi być na dole po prawej. Okej, okay, już jestem blisko. No, jest. Zamarznięta tundra. To tu, moi drodzy. Dokładnie. Ale Kongo. Ale dymiarnia się zrobiła tutaj. Umysłowe serce? Kto to tłumaczył? Pewnie Rysław. Nie, no dymiarnia tu jest. Dużo się dzieje.
O kurde, zaraz padniemy. Dobra, trzeba wyczyścić trochę. Postoimy tutaj, damy im trochę pola do popisu. Niech wilki się pokażą z najlepszej strony. Bo nasi potrafią naprawdę. Nasi potrafią. Czwórka jest najlepsza, najlepszy klimacik w czwórce jest. Na skraj bliska sprowadzono Artur subskrybuje. Witam Artur Kinaj, pozdrawiam, dziękuję za subskrypcję Prime'ikiem. A może ktoś z was widzowie ma jeszcze Prime'a, którego chciałby rozdać i na przykład chciałby spędzić tu czas u streamera, który nie wyjeżdża nagle sobie na tydzień, mając w dupie swoich widzów. Nie uniosę już nic więcej. No? Na skraj urwiska. O, ostry 309. Dobrze, dobrze, dobrze. Y390 subskrybuje. No i ostry to mi się podoba. Poszedł na Facebooka mając w dupie widzów. Ja poszedłem na Facebooka, stary, nie mając w dupie widzów, tylko zarabiając giga kokosy. Tyś takich kokosów nawet na najlepszym pornolu nie widział, chłopie. Big klamoty. Cieszę się, że jesteś. SAKURCA19 jest szefem od 8 miesięcy. Jo, masz. A, Sakurcia, dziękuję, pozdrawiam milutko, dziękuję za 5 miesięcy. Prime nie mam, Prime'a nie masz. No dobrze, to wróć kiedy indziej. Z Prime'ikiem, nie? Nie, nie, nie zarobiliśmy aż tyle pieniędzy. Zresztą to był za krótki okres, to było pół roku tylko. Jakby to w tej... W tych kwotach, co myśmy poszli na tą umowę, gdyby to trwało z 2 lata, no to byście widzieli efekty, nie? To znaczy ja już bym pewnie jako influencer nie istniał, bo już bym mnie nikt nie znał, bo bym umarł na tym Facebooku. Ale to nie są, to nie, to co myśmy tam byli, to nie były jakieś kosmiczne pieniądze, to były po prostu zajebista propozycja, której nie dawał Twitch takiej, nie? Dziękuję bardzo Zarder Kaktus, pozdrawiam. I patrząc na to, co teraz Twitch zrobił, czyli po powrocie, w ogóle, ej, uruchomił się widzowie jakiś pociąg. Czekajcie, jakby to trzeba ubrać tak, że widzowie, to jest pierwszy raz, kiedy się uruchomił pociąg. Jak pociąg dojedzie do trzeciego poziomu, to zeruję browara. A jak do piątego, to idę po kolejnego, ale... Czekaj, jak jeszcze was oskamować? Ja pierdzielę. Balhes, dziękuję ci bardzo, Balhes. Czekaj, czy tu są alerty w ogóle? Teraz są. Nie było twojego suba. Oskamowałem cię. Przepraszam najmocniej, Balhes. Ja cię... Specjalnie dla ciebie zaloguję się na Stream Elements i musi być twój sub na ekranie. Już to robię. Uwaga! Wszyscy zaskoczeni. Proszę o pokczampy teraz. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Balhes subskrybuje. O, panie Balhes. O. Witam, pokczampa, o, no witam, witam. No to jest pan Balhes. Droga starożytnych. Przejdź drogą starożytnych, by dostać się na szczyt. Dobra, czyli teraz tak, w skrócie, to jest podobno dymiarnia tutaj, tak? Tu są dymy fest? Idę powoli. Dobra, na razie nie zapowiada się strasznie. Dopiero na szczycie są dymy, dobra.
waypointa mówicie, żeby zdobyć. Dobra. No jak odkryjemy waypointa, to będzie dobrze. Widzowie, kurde, za 2,5 minuty ucieknie pociąg. Kurde, dajcie się oszukać na pieniądze. Weźcie, kliknijcie Prime'a i zobaczcie, czego nie możecie rozdać. Poudawajcie takich brainlessów totalnych. Takich, wiesz, że jak ja bym był dziewczyną w basenie, to teraz byście już, kurde, wrzucili wszystkie pieniądze, jakie są i rozdali do 10 subów. Weźcie cosplay, zróbcie. O! Cieszę się. Encrypted. To niezły Encrypted. Encrypted 11 miesięcy. To jest ten, co odmawiać nie potrafi. To do takich trzeba było trafić właśnie. To jest ten. Który tam jeszcze, moi drodzy? Który jeszcze chce? Jak dacie suba, to jutro lustro na streamie i przysiady. A ja mam takie lustro, ej, ja mam w ogóle takie lustro, bo myśmy z Patty kiedyś kupili chyba w Ikei takie lustro, bo ona do przymierzania ubrań potrzebowała takie pionowe. To trzeba by kiedyś zrobić taki stream i lustro z tyłu i sportowy stream z przysiadami. Dobra. Uspokoiło się, nie ma dymiarni na razie. Jest spokój. Nie uniosę już nic więcej. A, on nic nie uniesie, a czemu? Dobra, tam komu potrzebne są te pierdoły? No dobra, ale tu już dymiarnia mnie prawie zabiła. Niektóre postacie fest biją mocno. Tych przeciwników. O, dobra. Zlodowaciała zmora. Witam serdecznie, witam Sowucki. Kto wykupił? Kupuję suba do Ranakar. Do Ranakar, napisz coś na czacie. Już ci daję suba. A masz! A co tam? Podaruję ci suba. Ciuf, ciuf. Nie, czekaj. Nie, anuluj. Zmień metodę. Mhm. Wyraź zgodę. I płać. Czy zadziała, czy nie? Nie, ja mam jakiś problem z tym, że muszę, nie wiem czy wy też tak macie, jak kupujecie suba u kogoś, to nie działa mi takie podaruj suba i po prostu od razu PayPal czy coś, tylko muszę tak, zmień metodę, tu więcej metod, dopiero tam spod zakładki muszę piątej wybrać PayPala, a nie tego co mi w szybkim takim jakby połączeniu proponuje. Siema Trojan. Już ci to daję, o! Chyba przeszło. Masz jednego na koszt firmy. Bonkol gifted a tier 1 sub to do Ranakar. Dobra, no i gratuluję. Dostałeś subka, dziękuję. Jak żeś tyle nazbierał punktów, to znaczy, żeś długo oglądałeś. To ci się należy. Przekonaj Pat, czekaj, bo przekonała, żeby u ciebie Prime'a odpalać. Ale w sumie u Patty, no ale ty bardziej u Patty siedzisz, no to mogłeś u Patty do Prime'a odpalić. Znaczy wiesz, i tak to idzie, że tak powiem, do wspólnego budżetu, no bo i tak i Patty i ja i tam razem się tam dzielimy. Idę się na 50 chrupków.
Ja zmieniłem jedną rzecz w swoim życiu. Jak za każdym razem mam ochotę na chipsy albo chrupki, to na przykład wolę zamiast tego suszoną wołowinę albo kabanosa sobie zjeść. Serio. Jest to bardziej pożywne niż jedzenie chrupków i chipsów. Także załatwcie sobie takie prawdziwe przekąski, czy z mięsa, czy jakieś takie... jakieś suszone takie rzeczy. Są bardziej wartościowe. A to nie są też dietetyczne rzeczy, i kabanos, i mięso ogólnie, no nie są dietetyczne. Mają tłuszczyk, mają to, ale wiesz... No moim zdaniem z tych dwóch rzeczy to... zdecydowanie. Elliot! No i 600, moi drodzy, równe 600 subskrypcji. Kurde, normalnie bym aż salto zrobił. Dobra, to na spokojnie, to na razie tak, za tych 600 subów to zrobię tak, uwaga. Delikatnie, tak. Woo! Dobra, takie delikatne, takie dymki delikatne. A potem, kto wie? A potem śmigło. Ta, nice, widzę, nice, tak, nice. Wołowina suszona, fuj. Dobra, to ja robię teraz ankietę. Albo Trojan jest na czacie. Zajmij się czymś, zrób ankietę taką. Wołowina suszona, czyli beef jerky, i odpowiedź taka: fuj, mniam, nigdy nie jadłem. I odpowiecie. Beef jerky, fuj, mniam, nigdy nie jadłem. O, już jest ankieta tutaj u góry, jak coś. Jestem przeciążony. A, i chciałbym tylko zaznaczyć, że ta taka, którą możecie kupić na stacjach benzynowych, taka, no to ja nie wiem, jaka to jest firma, ale to są ogólnie takie słabej jakości, nie? Bo ja na przykład kupuję takie kraftowe robione i naprawdę ich cena jest bardzo podobna, i to nie znaczy, że są droższe. Nie niosę już nic więcej. I firmy, które tutaj w okolicy robią, no dosłownie ręcznie ktoś robi, to nie są maszynowo robione, tylko ktoś ręcznie kupuje sobie płat wielkiego mięsa, przyprawia go i tak dalej, potem go suszy domowymi sposobami i go potem porcjuje, waży i pakuje. I to naprawdę jest smaczne, jak jest to dobrze zrobione. Czy mogę ci pomóc? Mhm. Czy mogę ci pomóc, moi drodzy? Czy on może mi pomóc? On mi może pomóc parę rzeczy przechować. Nadziak do setu, pokaż tego nadziaka. O Boże. Takie se. Wsadzimy tu. Idziemy dalej. O! Sukubus! Champion sukub! Trzeba uważać, bo to jest dzika baba. Ona mi naskoczy normalnie na sztachetę i nie puści. Odpal sobie portal zaraz przed wejściem na szczyt. Mam. Nie, to jest piwnica dopiero. A to mam iść do piwnicy, czy jednak inne wejście szukać? To jest jakaś piwnica. To nie wiem, czy to tutaj. No widzisz, tak tego mówię, że to nie tu. Do piwnicy to stary po piwo może zejść.
A wiecie, co mi się przypomniało, jak powiedziałem, że stary po piwo schodzi do piwnicy? Mój świętej pamięci już niestety ojciec, który, jak ja tak miałem, no, byłem dzieckiem, tata, chcąc przed mamą ukryć fakt, że idą na wódeczkę z tymi, z sąsiadami, to mówi, to uwaga, oni byli mistrzami, Boże, to był kabaret, jak ja bym ich nagrał. Sąsiedzi w jednej klatce, z dołu, spod nas i u góry, w tym samym wieku. Wszedł sąsiad, sobota, godzina 20. Puka do drzwi. Mama, kogo tam niesie, nie? Otwiera. Przepraszam, jest Jurek, mój tata. Bo... Jurek, chodno. Jurek, coś do ciebie. Idzie tata, nie? Ale taki dziwnie, bo już tak jakby wiedział, że będzie tego dnia, bo już był ubrany, nie? Tak wszystko ubrany, tego. Ty, Jurek, pomożesz nam, bo my mamy szafy w piwnicy do przeniesienia. Z jednej piwnicy do drugiej. No dobra. Stary wracał, nabombiony go nosili, albo na czworaka pukali, nie do tych drzwi. Oni się pomylili, oni nawet do swoich drzwi nie umieli w klatce trafić. Co oni pili? Ile tego? Nikt nie wie do dzisiaj i się nie dowiem, bo to tajemnicę tata do grobu zabrał. Ale takie akcje były i od tych przez lata memem było, że ojciec idzie do piwnicy. To już wiadomo, jak idzie z sąsiadami do piwnicy, to już wiadomo, że bardzo ważne zgromadzenie i bardzo ważne zebranie zarządu. No. A nie, oczywiście szafy nie przenieśli. Ty, wiecie, że ja kiedyś, bo oni tam schodzili do piwnicy i oni mieli dostęp, klucze do tak zwanego węzła ciepłowniczego. Niektórzy wiecie, pewnie mieliście znajomych albo sami posiadaliście dostęp do tego pomieszczenia i robiło się siłownię tam. Niektórzy robili klub tak zwany albo siłownię, bo to jest największe pomieszczenie w bloku, w piwnicy. I to jest takie, że to jest takie puste, tam się nic nie dzieje, tylko jest po prostu zawory są. No i raz na rok ktoś musi tam wejść, coś tam pokręcić tym zaworem, tak jak pan doktorant. No ale tak poza tym to tam się nic nie dzieje. No i słuchajcie. I w tym pomieszczeniu ojciec mówi, chodź synek, chodź ci pokażę tam jak zrobiliśmy to pomieszczenie. I ja myślałem, że oni tam ciągle chodzą i no pić wódę. I ja tam wchodzę i tam tak. Wchodzę do tego pomieszczenia. Sąsiad siedzi, papierosa pali. Drugi coś tam grzebie, skręca szafkę. A tam takie akwarium, takie, no bez kozery, takie, w kadrze się nie mieści. Takie akwarium, 50 gupików, skalarów. Takie. Skąd oni to akwarium mieli, jak oni te ryby tam hodowali, nie wiem. Muzyczka grała, akwarium, podświetlenie, grzałeczka, obok piweczka, kawka, wszystko, czajniczek mieli. Jeden nawet kuchenkę taką do podgrzewania bigosu przyniósł. Skąd to miał? Żona się nie dowiedziała, nie wiem. No mówię wam, no to ja rozumiem, dlaczego ojciec tam wychodził. Ja już to rozumiem. Klimacik, tak, klimacik był. Dobra, szczyt. Wchodzimy. Poradź się starożytnych, aktywując ołtarz. Ołtarz niebios. Talik obrońca, Madok strażnik, Korlik protektor. Jesteśmy duchami Nefalemów. Zdrówko, za fabułkę. Zostaliśmy wybrani do pilnowania świętej góry Arreat, gdzie spoczywa kamień świata. Niewielu jest godnych go zobaczyć, a jeszcze mniej
potrafi pojąć jego prawdziwe przeznaczenie. Jeśli chcesz wejść, musisz nas pokonać. O kurde, dobra. Widzowie. Dobra. O kurde, jakie śmigło chłop robi! Czekaj, czekaj, czekaj! Oni są mocni! Ty, ten straszny talik śmiech, jakie śmigło robi, patrz! Kurwa. Ty, nie kręć się! Czekaj, 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 ja się muszę zmienić w wilkołaka. Dobra, Korlik za... To są szakale! Ja bym... Dobra, jeden poszedł. Ja, to jest normalny poziom trudności, więc ja to pierwszy raz dopiero przechodzę. To pewnie on na Helu, czy na jakichś innych jest pewnie, to jest... On się jak zacznie... O kurde, brakło nam... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Boże, jak on się kręci. Szakale to są te moje wilki. Dobra, odszedł. Madaf. Chodź tu, Madok. Co to za Madok? Ty, gdzie ty spieprzasz, gnoju? Porobieni. Dusza odeszła, dusza. Ej, nie rób tak. Patty, bo teraz jest fabuła, ja kończę grę. Fabułka jest najważniejsza, kochanie. Psujesz klimacik. Czekaj. Grizzly Bear. O kurwa, niedźwiedzia mam. Znajdź salę tronową Bala. Czyli rozumiem, że muszę poszukać teraz, okej. Aha. To na pewno tu. Ale mam niedźwiedzia. No właśnie, to są poważne gry, a nie tam jakieś gierki. Baba grała w Diablo 4, to ona nie zrozumie tego. Jej się podoba, powiedziała. Mi się podoba, Dawid. Ty, a jakie ma statystyki ten niedźwiedź? Co to jest? Co to za dźwięk? O kurwa, Bal! Ej, ale to wyglądało strasznie. No, ale klimacik był w tej starej wersji przytłaczający wręcz taki, że mało widziałeś. W sumie nie wiedziałeś, gdzie masz iść. No to jest bardziej czytelne teraz, nie? Czy Bal jest silniejszy od Diablo? Bala to jest po śląsku piłka. Jak chcesz zagrać w Bala, to bierzesz piłkę, bierzesz bal i idziesz grać w Bala. Od słowa fuzbal. Czyli piłka nożna. Fuz, czyli stopa. Bist du Deutsch? Nicht zu viel.
Jak się mówi Bistchen? Bistchen to jest odrobinę? Bistchen, Bistchen, ja. Jajo, jadymy. Ty, ale powiem wam, moment. O. Moment, umiejętności, gdzie są? Grizzly. Ej, Grizzly ma dobre statystyki. Cholera, idziemy lepiej, trzeba się śpieszyć. Dobra, tu byliśmy. You sound like a German. I can speak Polish, but it sound like you have a accent. Kurde, nawet za granicą Ślązaka rozpoznają. O! Zamknięty hełm. To są ci, co kupili pre-order. Zamknięty łeb. To niemożliwe. No, no i to. Zakuty łeb. Ukryta opcja. Moi drodzy, reklama wyskoczyła. Jak chcecie wspomóc i żeby piwko drugie, kolejne zasponsorować, to możecie kliknąć, żeby zrobić ruch na tym linku. Nie musicie kupować z tego linka nic i tak dalej. Wystarczy, że klikniecie i pozwolicie się temu wirusowi wyświetlić. A potem przejmę kontrolę nad waszym komputerem. No. Dokładnie. Oho, chyba tutaj to idzie się, co? Oj, to wygląda tak. Nie? Oj. Świątynia poziom drugi, jest głębiej. We need to go deeper. We need to go deeper, moi drodzy. O kurde, to był sabotażysta. To ma patch tego, jak się nazywa? Pas? Mujahid... Ten samobójcy, Mujahedina? Czy jak się nazywa ten pas z bombami? Mujahedina się mówi na to, nie? Chyba. Hashida? Nie. Hashida, Mujahedina. Hashida. Shahashida? Nie, to ja nie wiem. Szachida. Nie no, on nie grał w szachy. Szachida. Jakiego szachida? Ej, ale to jest... Ta gra nie miała tyle FPS-ów. Ona serio nie chodziła w większej ilości FPS-ów? Naprawdę? Klasik?
No to właśnie, to czemu oni tak ograniczyli? Gównianie to zrobili. O kurwa, ale... Łeb mi wybuchł prawie. A wiecie, widzowie, że ja dzisiaj byłem zaproszony przez ważne osoby na kolację biznesową po pokazie VR, na stejka i piwo kraftowe do jednej z fajniejszych restauracji w Katowicach, a ja powiedziałem, że nie mam czasu, no bo nie miałem czasu. I mogłem jeszcze tam wrócić, jak załatwiłem to, co miałem załatwić. Ale przyjechałem do was, żeby zrobić stream. To niemożliwe. A jednak, tak było. No widzisz. To oglądamy teraz. Uwaga. Musimy iść przejście gdzie indziej. Nie, wiesz co, do Upojonych zaprosili nas. W Upojonych jest bardzo dobre, bo tam są piwka fajne, kraftowe, ale w Upojonych są fajne stejki i pizze. Zobaczymy go, Max Wolf. Jak przejdziemy Diablo, potem sobie zrobimy takie pół godzinki. Coś tam pooglądamy, jakieś zwiastuny gier i tak dalej. A jakby cię facet kusił na seks... Nie, no to bym od razu... Żadnej wymówki bym nie miał. Level... Kurde, tu jest giga przeskok na tym niedźwiedziu, opłacę. A powiedzcie mi, czy Diablo jest tak zajebistą grą, że w momencie, kiedy ja zaktywowałem w drugi poziom umiejętności, to ja tego niedźwiedzia już nie muszę przyzywać, tylko on z automatu się odświeżył. Przyzwałem go jak coś jeszcze raz, dla pewności, bo nie wiem, czy tak jest. A jak z Diablo 4? Wyłączyli już serwery? Chudy, chudziutki viewer 400 widzów. I to jest chudy, chudziutki. Trafiliście na samą końcóweczkę, moi drodzy. Na samą końcóweczkę Diablo 2. Witam wszystkich, którzy przybyli. Ja nie gram w czołgi, ale gram w starą grę też. Tak samo jak czołgi. Natomiast to jest odnowiona wersja. Witam wszystkich jeszcze raz, moi drodzy. Chudy, chudziutki, jak ktoś nie zna chłopaka tutaj, generalnie polecam serdecznie przybyć, jak ktoś lubi strzelać z dużej lufy. A biorę pod uwagę, że moi widzowie oczywiście wszyscy mają długą lufę, oczywiście, bo to są kozaki. To raczej każdy strzela z długiej lufy. Moi drodzy, jesteśmy już na ostatniej prostej. Wyłączyli Defier.
Moi drodzy, Diablo 4 wyłączyli. Proszę o emotkę Defier i do wrzucenie bety do pieca. Bonkol, a dziewczyna to głęboka lufa? Nie, dziewczyna to... Błogosławieństwo? Co ja pierdolę? Idziemy. Oj, idziemy. Poziom trzeci. To chyba gdzieś tu będzie. O kurwa, władca śmierci. Demoniczny skrzat. Ja bym poszedł prosto tutaj. Zobaczymy, czy to tutaj trafimy na... Tam, gdzie mamy trafić. No chyba nie, ale dobra, wyczyścimy to. Wyczyścimy dla expa samego. To jest moja watacha. Ci wszyscy z czerwonymi pod nogami, to jest watacha wilków. Jak to mówi, watacha nie gryzie, watacha pożera. Idziemy. Czy to prawda, że na ostatniej studniówce śpiewał pan kolorowe sny zespołu Justin Five? Nie, to nieprawda, niestety. Ogólnie ja byłem na studniówce mojej, moi drodzy. Wszyscy wokół na studniówce mieli dziewczyny. Znaczy, większość miała dziewczyny. A ci, którzy nie mieli dziewczyn, to pobrali po prostu jakieś koleżanki, z którymi nawet nie było szans po tej studniówce nawet się pocałować. W sensie, wiecie, takie stare koleżanki po fachu tam, no, że kumpele, że takie, no, Jezu, no wiecie, no, stare takie kumpelki, które, no, 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 ziomeczek z osiedla, wiecie, o co chodzi. Albo brał ktoś, uwaga, na przykład swoją siostrę. A ja poszedłem z kumplami kilkoma i myśmy poszli solo, bez żadnych dziewczyn, iśmy się napierdolili jak kurwa księciunie. I mieliśmy najlepszą studniówkę ever. Dokładnie. I kto się lepiej bawił? Nie wiem, ale jeden taki mój znajomy tak tańczył i tak kręcił tym, jak to się nazywa, nie marynarką, tylko to co pod spodem, kamizelka jest pod marynarką, ta czarna, i tak nią kręcił, że kurwa na żyrandolu na sali tej baletowej, bankietowej, i odzyskał ją na następny dzień, dopiero jak na drabinie tam technicy wleźli. Tak. Takie śmigło było. A i w ogóle najlepszym podsumowaniem tego wszystkiego było tak. Panowie, nie pijcie, ja wiem, że jesteście już dorośli, w sumie możecie, ale nie pijcie, a jak róbcie to po kryjomu, żebym ja nie widział, nie? Mówi nasz wychowawca, były major ze szkoły. Jako pierwszy wyżygać poleciał się młody nauczyciel, dopiero po studiach, pierwszy rok w tej szkole robił z języka angielskiego, co uczył. Pierwszy poszedł się wyżygać, bo pił z nauczycielami przy stole i potem jeszcze z uczniami. I jak kumple powiedzieli, słuchajcie, nie ma się co już wstydzić, nie ma się co kryć. Pierwszy poszedł żygać nauczyciel, wszyscy... I tam odkręcali pod stołem. Dziewczyny tam z tych rajstop gdzieś tam wyciągały setki, polewały turbokole. Tam się działy cuda. No.
Daria przyszła, bo gada. Daria. A z kim tyś poszła, Daria? Tyś miała studniówkę? Z kim tyś miała studniówkę? Poszłam sama, a piłyście też sobie? Z dziewczynami? Czy kulturka była? A, no i widzisz. Znaczy, ja wam powiem, jaki był problem. Problem był taki... Na studniówce jest taki problem, że jak ktoś na przykład w ciągu roku szkolnego, w ciągu 4 lat, jak to w przypadku technikum, zdążył, żyje ze sobą tak, że w wolnym czasie spędzają razem czas, chodzą na grille i tak dalej. No my taką klasą byliśmy trochę, to znaczy my często chodziliśmy na ognisko razem, piliśmy, grille robiliśmy, jakieś takie wyjazdy w mniejszych grupkach robiliśmy. I my znaliśmy na przykład dziewczyny tych kolegów, nie? W sensie one też wtedy chodziły na spotkania, więc my, dla nas to nie było nowość, ale... Na przykład jest tak, że te klasy nie żyją tak ze sobą dobrze i nie wszyscy się kumplują. I na przykład przyprowadzasz jakieś dziewczyny, koleżanki i nikt nikogo nie zna. Jest taka dziwna atmosfera, bo to, wiecie, teraz się tak mówi, jak jesteście dorośli i już jesteście tacy obcykani, ho, 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 już kurde do każdego podejdziecie, zagadacie. A my tak byliśmy wtedy, kurde, jeszcze takie cipy trochę, nie? I tak, no, te nawiązywanie znajomości to tak dopiero z wiekiem wchodzi, żeby było łatwiej. Ale jak już wypiliśmy, to się ze wszystkimi tańczyło. U mnie w szkole żadna klasa nie miała studniówki. Okej. Top Gierka, 2 ludzi gra. Moi drodzy, tron zniszczenia. Zabij Bala. Nie, zabij sługi Bala pierw. Dobra. Balhes jest na czacie. To Bal, ja mam twoich sługusów zabić? Kogoś ty mi tu powysyłał. Wolcen? Ja słyszałem, że na Wolcen się mówi Stolcen. A ja mam do was pytanie. Czy ktoś z was uważa, że Black Desert Online, taka gra MMO, jest w miarę dobrą grą? Czy jest chujowa, czy jest dobra? Zdania są podzielone. Bo dostałem propozycję, że mam zrobić parę streamów z tej gry i zastanawiam się, czy mam przyjąć, czy nie. Za pieniądze. Mocny grind. Znaczy ja tam ja mam propozycję, że albo zacząć... O kurde, patrzcie, jest, to ten brzydal! Dobra, pierw ubijmy tych wariatów pierw. Dobra, uspokójcie się, zaraz pogadamy o tym. Co się śmiejesz, gnoju, zamknij się! Ty, gdzie on se poszedł, co on robi? Oho! Fest! To są jakieś fale tutaj chyba, sługusy. Nie śmiej się, gnoju. Mam czekać, to są fale, tak?
Pokażesz mi, jak skipować falę bala. Mak śmierci. Achmel przeklęty. Ale gnój się śmieje. Członek rady. Oho, członkowie rady. O, padają wilki fest. Moi drodzy, fest padają członkowie rady. I nasi też padają. Poradziliśmy sobie. Jeszcze jeden padł. Oho! Pan jadł! Czekaj, bo ja zarządzam dymiarnią. Dzięki. A, dałem mu. Dobra, dobra, uleczyłem go. Kurde, bo oni się blokują na tych schodach. Oni powinni odejść trochę. Chodźcie. Chodźcie, odejdźcie. Teraz, no. Niech oni przyjdą trochę. Zamknij mordę, wąski! Oho! Cii. Kurwa! W co ja wlazłem? Ale żem się sabotował! Ja jestem klikaczem. O ja, no to będzie wesoło. Musimy bić jednego. Dobra, bijemy jednego. Sługa mocny jest. Jakie Players 8 znowu? O czym wy gadacie? Co to jest Players 8? To jest poziom trudności, że sobie, że mi się skaluje jak dla 8 graczy, czy co? A, no to nie, no kurwa, ja przechodzę pierwszy raz, dajcie mi przejść. Lister oprawca. Dobra, no i kurde git. Te trzeba ubić tych pierw. Oni w ogóle biją coś? Kurwa, co za gówno. Sługa zniszczenia. Dobra, jeden padł. Teraz tego ubijcie wszyscy. Dobra, kto tam padł? Duch padł. Śmergle. Kruki. Padli. Okej. Ty, wydupił! Co za gnój! Zabij bala!
Ja ci w dupia zaro, synek! Hono tu, Kaś tyś jest! Legendarny kamień świata, strażnik królestwa natury. Aaaa! Kurwa! Chodźcie tu, pomóż! Gdzie wyście poszli wszyscy? A, fale jakieś! Kurwa, co jest? Portal, dobra, cicho. Chodźcie tu! No chodźcie tu, pomóżcie mi tego bala ubić! Moi bracia! Nie zginęli na próżno! Jacy twoi sta... Twoi bracia... Kurwa, co ty dupisz, gościu? Co ty dupisz? Patrz, patrz co ci robię, pa! Wstyd! Bijcie tego bala, no! Kurwa, on sra tylko jednym spelem! Zresztą, tak jak ja. Ale oni biją, co oni biją? No. Spokojnie, 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 spokojnie. Dobrze będzie. Chodźcie, chodźcie, bijcie się. A jest, ilu tych bali jest? To jest jedna bala, czy wiele bali? No bo oni obszarowe walą i ten niedźwiedź mi potem ginie, no. Dobra, dobra, bo się zbuguje zara. Ja nie wiem, który jest prawdziwy w końcu. Ten? Tamten? Tamten. Potrzebuję many. Dobra, idziemy. I niedźwiedzia. Chodźcie, idziemy, nice, dawaj. Jedziemy. Ciś. Ciś. Pchaj, nie mam potek. Kurwa, potek braknie. Kurde, nie mam potionów. A już nie dużo brakuje. A kurde. No dobra. Do miasta po potiony. Wiedziałam, że starożytni. Dobra, pierdolić teraz, kurwa, o starożytnych. Teraz fabułka skipnięta jest. Dobra, chodźcie. Dawaj. Witaj. Napełnij mnie swą mocą. Idziemy, chodź. Aaaa, palom!
Chodźcie, 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 chodźcie. Dobra, nie wskrzeszam już Emila, mam go w piździe. Jedziemy. Fabułka, fabułka. Ale jest klimacik. Dawaj go, dawaj go. Patrz, 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 coś się stało. Coś się przeteleportował gdzieś. To on? Kurwa, to ten prawdziwy bal? Jo dupia. To nie był prawdziwy. To nie jest robota. Kurwa, czekaj, idę po Emila jednak. Emil! Emil! Hano! Dobra, tam pokonałem. Dawaj, Emil, chodź. Nie, czekaj, jak się wyposaża, żeby były na pasku, skrótem jakoś wyposażyć? Shift, lewy. Dobra. Moi bracia! Nie zginęli na próżno! Kurwa, co mi się zrestartował? Chyba się zesram się. Kurwa mać! Emil umarł. Aj, po chuju to jest taki Emil. Emil się do niczego nie przydał. Gdzie oni są? No ale ja mam wiedzieć, który jest prawdziwy, czy wszystkich nawalać? Chodźcie tu. Chodź. Chodź. A skąd wiecie, że to jest klon? Duch? To gdzie ten prawdziwy jest? Gnoju, gdzie jesteś? Moi bracia! Nie zginęli na próżno! Co ty tam pierdolisz? Dawaj niedźwiedzia, chłopie, nie denerwuj mnie. Patrz, co my robimy, gościu, za remonty tutaj, pa. No nie, no ten kastuje, to jest prawdziwy. To musi być prawdziwy. Napierdala fest. No, on tu fest nawala. Ten. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja sobie tu przyzwę i wejdę na pełnej mocy. Miłego dnia. Miłego dnia, dokładnie. Wejdę na pełnej mocy tam. Czas na zmianę buildu? Nie. Przejdę to. Się gówno znacie. Giga kostur.
Weź sobie go. No i Emil zginie, jak tylko pójdę. No dobra, mogę go... Miłego dnia. Chodźcie. Chodź, Emil. Ciulamy go fest. No ten się teleportuje, no to jest on, chodźcie. Kurwa, no to... O kurwa! Dobra, jedziemy go. O ty ciulu, o ty ciulu, co to? Co to ma być za skip? Co to jest za... Co ty kurwa tu robisz? Co ty to? Jakie dzień dobry? Ciocia się dowie zaraz. Ciocia lubi. Dzięki, 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 dzięki. Kurde, jak to jest? Za mało many. Dobra. Dzięki, dzięki. Duch. Dawaj, 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 dawaj. O ty gnoju! Chodź, 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 chodź. Ciśniemy go, ciśniemy go. Dobra, dobra, jest okej. To nie jest klon, to jest prawdziwy. Jak to jest klon? Czemu jest klon? Nie rozumiem. Jakim cudem to jest niby klon? Co ja klikam? Moi bracia nie zginęli na próżno! Dobra, kurwa, zamknij pizdę! Sralu! Kurwa, no i to jest najgorsze, że on jest trzech teraz. Nie wiem, to jest prawdziwy, czy to jest prawdziwy? Kurwa mać, który to teraz? Ten nie. Ten.
ten co czaruje chyba, ten. To musi być prawdziwy. A, zajebisty. Zajebisty gość. Pozdrowienia. Zaklij pizdę. Fabułkę będzie mi teraz, kurde, zapodawać. Pozdrowienia. Tak? Chodź. Udup z tego gówniarza. Kurwa, on mi tego ducha jako pierwszego atakuje, gnój. Ja pierdolę, on jest... Dobra. Tylko teraz, czy to jest jakiś duch, czy to? Robale jakieś, tu są robale. I to będzie pewnie duch znowu, ja nie wiem gdzie tamten jest. O! Nie musisz nic więcej. Walum, dołącz do swych braci i odejdź. Dobra, udało się. Dołącz do swych braci. I fabułka, moi drodzy. Przylatuje chłop. Jestem pod wrażeniem, śmiertelniku. Zwyciężając ostatniego z mrocznej trójcy, udało ci się pokonać największe zagrożenie, jakie kiedykolwiek pojawiło się na tym świecie. Jednak nie zdążyliśmy ocalić kamienia świata. Całkowicie spaczył go niszczycielski dotyk Baala. Jeśli upłynie wystarczająco dużo czasu, energia kamienia się wyczerpie, a bariery między światami legną w gruzach. Moce piekła zaleją to sanktuarium i unicestwią wasz lud i wszystko, co z trudem stworzyliście. Dlatego muszę zniszczyć spaczony kamień, zanim zakorzenią się tu moce piekła. Na zawsze zmieni to wasz świat, a konsekwencji tego czynu nawet ja nie mogę przewidzieć. Jest to jednak jedyny sposób, by zapewnić przetrwanie ludzkości. A teraz ruszaj, śmiertelniku. Otworzyłem portal, który zaprowadzi cię w bezpieczne miejsce. Oby wieczna światłość zawsze otaczała ciebie oraz twych potomków. Przetrwanie ludzkości jest twoją zasługą. Przede wszystkim jednak należy ci się odpoczynek po niekończącej się bitwie. Oj, byczku! Koniec zniszczenia. Dobra, dobra, poczekaj, bo tu jakieś itemy wypadły. Moi drodzy, fabułka co w Diablo? To jest dopiero fabułeczka. Ja gram dla fabułki. Jakiś kamień tu leży, a go nie widzę? Chyba nie ma czegoś takiego. Dodałem jeden punkt umiejętności w niedźwiedzia. Dobra. Moi drodzy, fabułka, filmik.
Ale soundtrack dobry. Ale muzyczka. Ale poszło. Kryształy rozwalone. Już na pewno nigdy nie powrócą te kryształy i zło. Gratulacje, Bonkol! Możesz teraz szczycić się mianem Pogromca Bonkol! O! Gratulacje. Nie trzeba. Slayer. Jak po angielsku się to nazywa? Slayer? A to pogromca tutaj, tak? Pogromca. Zrób sobie pamiątkowego SS-a. A ja nie wiem na Battle.net, czy są SS-y jakieś, ale jestem OS-u. Deckard Cain, jaki zadowolony. Dobra, i teraz co? I teraz, okej. I teraz jakbym chciał dalej grać, to co? Jestem na jakimś poziomie pogromca i nie rozumiem. Ale to jak koszmar? To ja coś tu wybieram, żeby grać, czy jak? Krowi poziom, odpal krowy. Graj i masz koszmar. Aha. Nie. Guys! To trzeba na speedrunie. Go, koszmar. Od nowa. Dobra, na razie słuchajcie, bo jakby to planem co było. Planem krowy. A ja nie wiem, jak się krowy poziom robi w ogóle. Ja tam, nie wiem, kiedyś byłem chyba, ale ja nie wiem, jak to zrobić. Chcecie iść na krowi poziom? Panie pogromco, będzie coś jeszcze? Na normalu krowi poziom. Czyli tak? Aha. A jak wygląda z zadaniami? Jednego nie zrobiłem tego przedmiotu. Dobra. Spokojnie. Pierw zacznijmy od tego. Pierw kończę nagrywanie na archiwum. Pozdrawiam wszystkich, widzowie. To było zakończenie przejścia mojego pierwszego fabularnego dla fabułki. Diablo 2 Resurrected. Aktu 5. No i zaraz może te krowy zrobimy. No, jak oceniam gierkę? Moi drodzy, bo ja wiem, że tacy najbardziej zapaleni tego Resurrected tam narzekają. Ja uważam, że to Resurrected jest kurde spoko zrobione, ale może dlatego, jak na przykład piliście złe piwo i później napiliście się dobrego, jeśli wiecie, co mam na myśli. To jest bardzo wyraźny kontrast.
I mi się wydaje, że po prostu jest dobrze zrobiona. Znaczy, nawet na dzisiejsze standardy graficznie to wygląda przyjemnie dla oka po prostu. Bo na przykład nie umiałbym całego przejść tak. Bo, a czy się nie robi tak, że się jak chce zagrać w klasyczne Diablo 2, to się po prostu instaluje Diablo 2 z dodatkami, z jakimiś patchami i z jakimiś takimi modami, żeby to lepiej wyglądało? Żeby to po prostu nie kuło w oczy? Znaczy, na przykład rozdzielczość Full HD, żeby była taka rozciągnięta, nie 4:3, czyli 16:9 i tak dalej. Nie. Tylko chodzi o to, żeby takie, wiesz, nawet to wyglądało tak przyjemniej dla widza chociażby. Nie, że Jezu, bo to tutaj jest okej, ale są takie momenty, w których po prostu mało co widać na ekranie i ja jako osoba, która pierwszy raz grałem, to na nowym telewizorze... Telewizorze. O Boże. Dobra. Niech jest. Kończę tutaj. Pozdrawiam na archiwum.